Idziemy dalej z tym. Tak jak widzieliście, sytuacja jaka była. Bardzo dynamiczna. Koniec jest każdy widzi. To jest to, o czym mówię. Są sytuacje, w których no, nie będzie szansy, możliwości dobycia tej broni. Trzeba się ratować innymi sposobami. Zima, jak się czułeś tak trochę podnoszony do góry? Czułem się pierwszy raz użyłem tego magicznego narzędzia. To też zaznaczymy, to tak zaznaczymy. Nowa fascynacja zimy. Pytasz się, jak się czułem. Właśnie czułem się inaczej, bo musiałem w inny sposób zadziałać niż zazwyczaj działałbym, tak? Czyli nie miałem tutaj czasu na jakieś tam rozważania, wydawanie komend, bo cię nie widziałem, bo zaatakowałeś mnie. Musiałem zareagować, po prostu zareagowałem odruchowo. Dałem radę broń wyciągać? Powiem tak, w tym momencie nawet jakbym broń wyciągnął, jeśli nawet by mi się udało, wydaje mi się, że strzały przy takiej szamotaninie, przy takim ruchu, ja mógłbym też sam siebie postrzelić. To by było zbyt duże. A na pewno kogoś obok, dlatego wracając do tego, lepiej, i teraz wiem, że będę coś takiego, zacznę coś takiego stosować. A jednak. Bo w sytuacji, jak mamy zblokowane ramiona, tylko wiszą nasze. Tak, bo to jest krótsze narzędzie, znacznie łatwiej dobyć. Ja to być może mogę coś pokombinować, ale to mi dużo więcej czasu zajmie. Ale do pełnego tego i tak musimy. Niż wyjęcie kozika. Tak. I zadanie, mówię. Te ciosy w tej szamotaninie będą bardziej cenne tym niż bronią. Z tego krótkiego filmiku, który nakręciliśmy, tak wynika to, że ja ten nóż wyrzuciłem, to też wynikało z mojego nieobycia. Ja to pierwszy raz robiłem, zareagowałem odruchowo, instynktownie. Wyrzuciłem go, żeby mieć rękę wolną do przeładowania broni. I tak wyszło, no i to wyszło. Tak wyszło, także widzicie, kręcimy na żywo, testujemy różne rzeczy na żywo. Zima pierwszy raz się posługiwał takim narzędziem, pierwszy raz robił, no i widzicie, to jest to, co ja akurat zawsze powtarzam, biegłość w jednej dziedzinie nie przekłada się automatycznie na biegłość w drugiej dziedzinie, nie musi się automatycznie przekładać, czasem tak, zależy, jeśli to jest zbliżone i widzicie tu jego odruchy, które miał, a szczególnie to było widać właśnie, bo to była bardzo szybka, dynamiczna akcja. Ty nic poczułeś na plecy. Ja nie miałem czasu się przygotować, tak jak w tych filmikach wcześniejszych na szynicy to kręciliśmy. Tam miałem czas odejść, miałem czas odsunąć rękę, znaczy ten. Tu nic poczułeś na plecy. Ja byłem zaskoczony. Totalny reset mózgu i trzeba było zadziałać. Nie można było, ja nie mogłem stanąć, bo za chwilę mógłbyś się przewrócić, mógłbyś, nie wiem, usiąść na mnie i tak dalej. Mógłbym dostać plombę, a wiem, że mam broń. Przede wszystkim muszę bronić broni, zrobić sobie tak, jak dostałeś te strzały tym nożem, poczułeś to, udało mi się ciebie odetchnąć. Poczułem, bo jeden zahaczył. I w tym momencie właśnie miałem tą konsternację. Tak, tu miałem jedno narzędzie, tu miałem drugie narzędzie. A wiem, że tu mam nieprzeładowany pistolet. No bo tak chodzę, bo uważam, że zawsze zdążę. I jeśli bym miał go przeładowanego, być może trzymając to już bym gdzieś zaczął strzelać, jakieś to by były strzały takie, nie wiem, nie celne, tak? Nie do końca mogło to dosłownie. I zabrakło. I właśnie tu widać było te niekoordynowanie jednego z drugim, ale tu my tego uczymy właśnie na naszych szkoleniach, żeby używać tych innych narzędzi, zanim użyjemy właśnie tego jednego, jedynego dla co niektórych słusznego narzędzia. Bo to jest, tak zawsze miał pierwszy raz, trzeba robić co się da z tym, co się ma. Także w programie Dobry, Zły, Brzydki i Rozszerzenie będzie wchodziło niedługo posługiwanie się nożem. I jako oddzielna umiejętność, ale też jako wzmocnienie arsenału posiadacza broni, tak aby no, robić to skutecznie, bo jednak broń palna znacznie lepsza jest do utrzymywania dystansu. I w tym kontekście znacznie lepiej przemawia do świadomości ewentualnego pacjenta. Także to tyle. Lekcje do wyciągnięcia. Ci, co potrafią wyciągnąć, czy co nie potrafią wyciągnąć, to trudno. Nie lubimy rozgotowanego makaronu popychać po stole.
Także tak, zapraszamy na szkolenia. Zima, kalendarz masz w głowie perfekcyjnie, co ci kiedy najbliższe. No najbliższe to... mamy szkolenie Rudnica, bo Rudnica, na Strzelnicy Rudnica. 29 marzec mamy dwudniowy trening Force on Force, strzelanie broni palna. Jest to trening tutaj na FSO. Jest to trening podsumowujący etap pierwszy, etap drugi. No i tyle, Następnie Rudnica. A później czekacie na temat radzenia sobie w aucie. Tak, zaczynamy, wkrótce będą filmiki na temat samochodu, to wtedy nas już w ogóle chyba... Polubicie, będziecie kochać. Polubicie. Najlepsi instruktorzy na YouTube. Mamy troszeczkę inne zdanie, jeśli cało chodzi, tak jak jest magia Fikubi, tak samo jest magia strzelania z samochodu do samochodu. Tak jest, ale o tym przećwiczcie, trzymajcie otwarty umysł, padajcie do nas na szkolenia. I nie dajcie się zaskoczyć, tak jak dzisiaj dałem Jasiu. A jak się dajecie zaskoczyć, to miejcie w całym arsenale swojego działania, nie tylko tą jedną... Przede wszystkim jedną z narzędzi, nigdy się nie poddawaj. Nigdy się nie poddawaj, to musi być stale w waszym arsenale. To zgrubienie między uszami jest najważniejszym narzędziem. Tak jest. Żeby z tym zgrubieniem między uszami poukładać wszystko krok po kroku. Właśnie do tego są tego typu ćwiczenia, bo teoretycznie możemy polecieć dzisiaj i w kosmos. Możemy? Tak jest. Jasne. Ale czy będzie? Także rośnijcie w siłę i patrzcie się.